Co on robi? Wow, skacze! Ale zarąbiste! Witamy w trzecim... Witamy w trzecim! Odcinku przygód... Odcinku! Przygód z Fy! Czyli ja, u mnie, brawo! Brawo! Czyli u mnie to są przygody z Lotarem, u Furmana są przygody z Furmanem, ale następny odcinek jest u Furmana, link jest oczywiście w opisie, link do kanału Furmana też jest w opisie. I co się zmieniło, Furman? Powiedz. Farma. Farma, tak. Właśnie się, mamy farmę, ale to było chyba u mnie noc. Ale nie, no. Dobra, bo mnie nie wszyscy widzieli, także tu mamy, zrobiliśmy farmę, poświęciliśmy kawałek mojego zarąbistego płotu, tak jak miał Flotar, i on stwierdził, nie, zniszczymy u ciebie. I no, tak no. I zobacz, ja mam taką fajną małą farmę, a Furman ma takie gówno duże, takie... No, tam to robiłeś, mówiłeś, że będzie fajne. Nie, no fajna. Gdzie jest mój pies? Azor, gryź go. A nie, to jest mój pies, patrz. To jest mój pies na 100%. W ogóle wiesz, co dzisiaj pójdziemy? Pójdziemy do... czekaj, gdzie jest ta wieża czarownicy? Nie pamiętam, wiesz? No czekaj, ona jest chyba... Czekaj, ja zobaczę sobie na J, bo pod J masz mapę, taka ciekawostka. Pod J mam mapę, myślę, no. Ej, widzę cmentarz, możemy tak wybrać, albo idziemy na cmentarz, albo do wieży. Ale to się wieczorem chodzi lepiej? O, fuck! Wywaliło cię, ale masz port, wszystko? Tak, spokojnie, sam sobie wyszedłem. Spokojnie, właśnie, i dużo osób pytało, ej, na jakim hostingu macie serwer? My gramy na LANie. Uwaga, poradnik, jak odpala się serwer na LANie. Macie hamaka, jesteście w tej samej sieci, klikacie escape, open to LAN, yes. I tada. I przepisujecie IP z Hamachi. Proste. I port jeszcze potrzebny. Dokładnie. Dobra, w tamtą stronę chodźmy. Chyba jest tam ta wieża, wiesz? W tamtą stronę? No dobrze, to chodźmy na... Ku przygodzie czas. Ku przygodzie. Czarodziejami. No właśnie, w ogóle wyglądamy prawie tak samo, tylko trochę inaczej. Tylko masz głupszy ryj. Nie, właśnie ty masz. Pokaż swój ryj. Zbieram takie reje. Ej, kruci. Dobra, tam jest chyba ta wieża gdzieś. Czekaj, nie, tam jest cmentarz albo coś takiego. Bo właśnie my musimy, wiesz co, też poogarniać. Ja wiem, na pewno się ludziom nie chce takich, co wywaliocie. Nie, słucham, co ty mówisz. Aha, dobra, i bo się zatrzymałeś, wiesz. Nie możesz robić dwóch rzeczy naraz, nie? Czyli... No nie, no jak wiesz, bo musimy milczeć i wtedy ja będę mógł chodzić. A, dobra. Taki przymus. Czekaj, coś chciałem powiedzieć, że musimy pokopać surowce i tak dalej, zejść do kopalni. Ja wiem, że to jest nudne są rzeczy, ale to ta seria nie ma być na tego. Nie musi być progresu w każdym odcinku. Dokładnie. Tak. No, to ma być po prostu zwykłe gran. Ej, co to creeper. Było? Jak creeper? Albo jakaś czarownica. Nie. Ej, tam jest, na tym domku. Ale właśnie, nie, to była taka chata. Ej! Co to jest? My w ogóle, czekaj, jesteśmy, nie, na normalu. Dobra, idziemy zobaczyć, co to jest. Coś strzela. Ale my tutaj nie byliśmy? Nie. Zaczynaliśmy na podobnym tym, planktonie. Planktonie. Tak. Na takim samym planktonie. Czekaj, możemy wejść sobie tutaj zobaczyć, co jest tam jest. Jest jakiś teleskop taki, że przybliżonko? Nie wiem. Ja mam to pod C. No właśnie, ja też zazwyczaj miałem, ale... A kontrol domyślnie. Ej. Ty, tu są golemy. Ej, tu jest spawner. Dobra. No i zarąbi się. Czekaj, jak tu wejść? Wiesz co, podejrzewam, że trzeba oknem. Nie rozwalaj. A, dobra. Wszedł tam. Dobra. Nie weszłeś. Golem jest przyjazny, prawda? No, powinien być. Pajęczyny. Pajęczyny porozwalajmy. Tak, to jest dobry plan. No, żebyśmy... Ej, ogólnie tak, górą było wejście, to primo. Sekundo, ile tu jest stworku! Dobra, ja zatkałem dziurę, dobra. Wiesz, jaki jest system bicia, nie? W Minecrafcie jest inny tak, teraz. Tak, nawalasz na pałę. Ej, ty, coś dostaliśmy. Ty dostałeś. Patch loot? Aha, jakiś achievement. Nie, dostałeś jakiś przedmiot, jakąś torbę taką. Dobra, musimy zabezpieczyć ten spawner. Masz pochodnie? My w ogóle... Nie mamy nic. No właśnie, bo my nawet w tym nie byliśmy. W kopalni za bardzo. Bo ta seria się toczy tylko i wyłącznie na tym. Na nagrawkach. Dokładnie, na nagrawkach. Na niej, także... póki co. Potem się może to zmieni. Później zobaczymy. Może ja będę miał ochotę. Ale tu jest ciuciu rumciu. O, fucking! Czekaj. Nie. Wyjdź stąd. Ja bym stąd wyszedł na twoim miejscu. Tak, też bym stąd wyszedł, wiesz? Ej, bo te zombie... Jezu, jakie mocne... Ej, golem mnie zadźgał, czaisz? Jezu, jakie mocne. Tak, to golem jednak pewnie był. Go przypadkiem trafiłeś. No, ale zarąbista jest ta smuga, masz rację. Z tym, jaka że pokazuje, gdzie jakby umarłem. Aha, no. Ale no, jest to naprawdę dobra, fajne. Dobra, obroniłem się. Dobra. Ja użyłem golemku. A on ciebie nie atakuje, golem? Zabiliśmy go przyjaciela. Czemu to robisz? Czemu ty robisz?
Nie, nie umiem. A może on chciał zombiaka i Friendly Fire poszedł? Znaczy wiesz co, ja go chyba przez przypadek zaatakowałem. To moja wina, no. Bo on zombiaki też bije, nie? Ej, fajny, on jest taki ochraniacz. No, ale właśnie ciekawe, dlaczego w ogóle tam się pojawił, nie? W tym miejscu. Może to jest... Nie wiem. No właśnie, może to jest nie wiem, okej. Okay. Chciałem powiedzieć coś mądrego, ale wiadomo. Wiadomo, co chodzi. Czekaj, musimy zdobyć węgiel, okej? Okay? Pierwsza misja, dobra. Węgiel na pochodnie. Ej, to co, śmigamy? Ty tu jesteś, to co? Ej! Czekaj, bo ja muszę swoje przedmioty ogarnąć. To idź do tych przedmiotów, ja tu chronię. O kur, niech... Nie, jak jednak. To? Items in your inventory will... No, znowu golema zaatakowałem, jestem... Jeden IQ player, naprawdę. Ja tego nie rozumiem. O fuck! Golem! No, więc tu pracujemy! Uderzył cię? Nie, wiesz co, bo ja biję zombiaka i on też w niego uderzył z drugiej strony. A ja nie wiem, podszedłem do niego i tak... A, uderzę sobie też tego golema, bo to jest fajna zabawa. A ty zdechłeś! No to już drugi raz. No, wiesz co, można by było dodać liczbę śmierci. Napiszcie w komentarzu, jak była ta komenda, coś tam player, dev, coś tam, tablica. Count? Tablica to jest array, tak? No właśnie, ja nie pamiętam, jak to szło dokładnie. Pewnie 30 sekund i by to było, i bym to mógł sprawdzić, ale wiesz, możecie napisać to w komentarzu, na przykład. Pikałem królika i z nim wygrałem. Idź po węgiel. A idź po węgiel, dobra. A ja pójdę sobie po przedmioty. Jak się zbiera przedmioty? Shiftem albo kontrolem nad tym. Nad grobem oczywiście. No ale czekaj. The grave is now locked. Grave. Wow! Co to było? Co? Ty, nie mogę przedmiotów zebrać. Ej, zeskoczyłem i buchnęło coś takiego. Boom, no to tam coś jest. Ej, ja nie mogę przedmiotów zebrać, wiesz? No kontrol i shift nad tym musisz zebrać na grobie i shiftem. No ja, o dobra, rzeczywiście muszę stanąć nad grobem. No, zatańczyć nad swoim grobem, to taka wiesz, alegoria śmierci, co? No jest coś takiego, masz rację. Gdzie ty jesteś? Ja chcę iść zbierać wągi. Jezu, ale to jest fajnie to jest. No powiem ci, że w ogóle mamy takiego moda, który się nazywa Biomes Bundle i ten mod właśnie wprowadza biomów. Biomów, no i w ogóle inaczej ten świat wygląda, nie? A właśnie, ja ci muszę dać takiego teksturpaka, to u ciebie na odcinku. Dobra. To jest naprawdę fajny teksturpak, będziesz miał takie piękne niebo, jak ja mam. Okej, okay. Aha, takie rzeczywiste. Można powiedzieć prawdziwością, czy... No i takie kolory masz żywsze. Powiem ci, że o wiele lepiej się gra w Minecrafta, tak? Ze 100 razy lepiej. I coś ci powie, że się zbliża noc. Tak, a właśnie o to chodzi, że my nie idziemy spać. A się boję ciemności. Boję się ciemności. Dlaczego gdzieś pochodni? Dobra, ja już mam węgiel, jak coś. No właśnie, kurde... No, tak właśnie myślałem, że... No trudno mi jest wyhodować węgiel. Nie, no spokojnie, ja już się tym zająłem. Masz drzewo może? Mam. Dobra, to połączymy siły zaraz. Chciałbym cię znaleźć, nie wiem, gdzie cię szukać. Spotkajmy się w tamtym miejscu. Ha! Wiesz, gdzie jest tamto miejsce? A dobra, ja ciebie widzę już. Ja ciebie też, dobra. Z tyłu za tobą. Okej. Okay. Ciekawe, czy coś tu się będzie spełniło, bo... No, boję się troszkę. Ty w ogóle u mnie chodzisz tak całkiem bokiem. A taki jestem czerwony, nie? Tak jakbym umarł. No, to ty u mnie w pierwszym odcinku tak dokładnie wyglądałeś. I znąd cię w łeb? Nie, wiesz co, wystarczy. Nie potrzebuję takich rzeczy. Dobra. Daj mi drewno. Rzuciłeś mi? Ej, creeper za nami, jakiś niebieski. Nie rzuciłem, teraz rzucam. Masz kilka różnych. Nie, powiem ci, że jedno mi starczy. Dzięki. Niebieskie creepery za nami, ciekawe co one robią. Creepery. Creeper. Rocket creeper, fuck! Dobra, wysadzamy rakietę. Co on robi? Zobacz, jaki on jest szalony! Już poszedł. Powiem ci, że tak średnio widziałem, tam jest chyba kolejny na prawo. No ej, weź go piźni. Weź go piźni. Czekaj. Piźni go w łeb. Rakiet... Co on robi? Wow, skacze! Ale zarąbiste! No nie? Ej, tak na główkę zeskoczył. Dawaj, jeszcze raz, pokaż tę sztuczkę magiczną. Dobra, niech skoczy raz jeszcze, pa. Kacz! Ej, fajne te creepery. No nie? Podobają mi się. Dobra, idziemy zabezpieczyć spawner i nie wiem, czy golema zabijamy, czy go zostawiamy tam. Zostawiamy, oszczędzić golema. W ogóle masz połowę pochodni. Tutaj.
Ale on tak się fajnie przewraca. No. Tak jakby rzeczywiście. Tak, wiesz co, czy mi się kojarzy z jakimś WWE albo z czymś takim. Kończyno! No, takie wiesz. Dałeś mi, a dałeś to. No tak. Tam powinieneś mieć te pochodnie, jeżeli dobrze widzę. Ale wiesz co, jest takie fajne coś, że ten golem, on zabija nam te wszystkie zombiaki. No ja ci też mówiłem. A. No... No ale zabija zombiaki. Ej, małe zombiaski. Ej. Na kurczaku, czujesz? Zombie na kurczaczku. Bo na dole jest trzeci poziom. No, bo musimy wszystkie ogarnąć. Ej, on ma tabliczkę zenchantowaną. O. Blast protection. Blast to są pociski, nie? Przepraszam, blast no to jest wybuch taki. Okej, okay, dobra. Nie, dobra. Blast to są wybuchy, masz rację. Nie, bo jest projectile. Protection? No to jest ten, pocisk. No właśnie, to mi się pomyliły po prostu. Dobra. Debilu, to jest niezły projectile. I gdybym miał zbroję, to by mnie to nie uraziło, a tak to mnie to bardzo uraziło. Także nie mów tak, proszę. No. Masz, dobra, zejdź tam poziom niżej i postaw pochodnie. Dobra. Jeżeli masz HP w ogóle. Tak, ale nie mam mieczyka. A, skończył ci się? Jezu, jeszcze jeden poziom jest! Jeszcze jeden? Jeszcze, fuck! Flotar, need help, please! Dobra, biję je. One się zbagowały w pajęczynach. Dobra i dobrze. Uwaga! Ja też! Żyj! Czekaj, murek ci postawię, żyj! Ej, dzięki! Dobra, jesteśmy murek. Bezpieczni. Ej, ile tu jest tych zombiaków? No, tam ty. Chyba wysokopoziomowe są. No! Ej, w ogóle tu jest skrzynka. Ten spawner wiem. Będzie można ej, rozwalić. Może mam... Może tam będzie mieczyk. Nie, uciekaj! Który zombiak nie bije? No któryś na pewno. Pozdrawiam. Spadać! Ty, ciekawe ile tych poziomów jest, nie? Ale zobacz, jaki będzie można fajny spawner zrobić. Zaraz ci różdżką piznę! A, my nie mamy jeszcze czarów chyba. Ja nie mam też miecza. Chodź wyjdziemy na zewnątrz i zrobimy miecze. No chodź wyjdziemy, jak tam pajęczonki! Aha, ty jesteś w pajęczynach? Tak, jestem uwięziony. Poczekaj, tu nie jestem uwięziony. Dobra. Fuck! Dobra, jednak trochę jestem. Okej. No nie, zrespił się przed mordą! No dobra, ja uciekam. Nie, w pajęczynę wpadłem! Ja se chyba poradzę. Ja nie mam... Dobra, mam kill off. Fuck! No ej. Nie, małe zombie gówniaki! I w pajęczynę wszedłem. I'm dead! Też jestem dead. Hello, dead. Dobra. Nie, idźcie sobie! Jezu, wszystkie mnie zjadły. Dobra, gdzie ty jesteś? W domku. Dobra, to weźmy z domku... Mogę zrobić ten. Sztabowy miecz. Co? No wiesz, taki... Żelazny. Tak. Sztabowy miecz. Tak, to właśnie tego nam było potrzeba tutaj. Sztabowe miecze! Dobra, to zrób dwa sztabowe miecze, a ja zrobię dwa sztabowe kill-offy, okej? Okay? Dobra. Dobra. I lecimy po to. Nie, bo one umrą. Czekaj, a może się prześpimy? Nie, chodź tam, jak mieliśmy iść w nocy, to w nocy. Dobra, Noc Challenge. A co to jest? Villager, siema Villager. A czekaj, on coś powinien sprzedawać, prawym. Chleb za Emerald. Uważaj, Rocket Diamond! Co? Rocket ten, Creeper. Jest tutaj, Pajek skoczy za chwilę. Ej! Tylko ty nie masz zbroi. Ej, Enderman. A nie patrzę na niego czasami. Ej, kiedyś się bałem Endermanów bardzo. Tak? No. W sumie na początku też, bo tak się każe ze Znaczy, wiesz co, ja sobie wgrałem takiego moda, że były takie ogromne, na przykład... Ty! Co to jest? Zobacz na lewo, tutaj! Jaki ogr! Okay. Chodź, idziemy po te nasze rzeczy. Jaki nie... mutantor! Dwoje pająki na sobie. No, widzę. Pająk jedzie na pająki. Ty, na prawo też coś jest, jakieś zombie z tarczami. Jak my przejdziemy tam? Nie wiem, tu nie ma przejścia. Ej, Rocket Creeper nam pomoże, pana to. A. To było ostatnie słowa Flotara. Pana to. Ej, wiesz co? Ej, to jest Creeper, on nam pomoże. Wiesz co, nie wiem, czy nie byłoby dobrze, gdybyśmy się jednak przespali. Taka bardzo luźna sugestia. No, za bardzo, nie da rady. Chodźmy, idziemy. Idziemy spać? No dobra, to się prześpi. Ale no, jestem daleko. Dobra, to ja już idę do ciebie, bo w sumie ja też jestem już blisko. W ogóle mam jakiegoś nowego, Festive Creeper. Czy on czasami fajerwerek nie dawał? A, okej, okay, on TNT wyrzuca z siebie. Ze swojego ciałka. Fuck! Jesteś już tam?
Prawie, alfabet w dziurę. Okej. 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 Let the dziura begin. Czekaj, mnie pająki gonią. A, czyli to wystarczy wejść w to, dobra. Pyk, pyk. Prawie, że tam jestem. Dobra, dobra, dobra. Miecz miałeś mi rzucić, a ja miałem ci kilo wrzucić. To chodź. Dobra, biegnę, biegnę, biegnę. Ale czemu tym bokiem biegniesz? No wiem. Fyk. Na pocieszenie mówię, ty ostatnio, znaczy w pierwszym odcinku u mnie tak być właśnie, zbagowany. Ej, miałeś zrobić diamentowy. Ale my nie mamy diamentów. Spok. Spok. Dobra, jak my chcemy to zrobić? A, tutaj nie ma. Napierdzielać! Czekaj. Ty. W ogóle właśnie, nie wiem czy zauważysz, ale te zombiaki już mają więcej HP niż 20, bo nam poziom trudności cały czas rośnie. O. Dobra, tu są moje przedmioty. Tak, tego nie potrzebuję, tego nie potrzebuję, tego moje. Nie potrzebuję. Potion bug. Dobra, musimy, słuchaj, jakoś ogarnąć te wszystkie poziomy. Nie wiem jak my... Z tyłu za tobą. Kurde, bym ciebie pizgnął. Aha, no w sumie ja mam taką mordę zombiaka, nie? Trochę. Ha, no. Taką mordeczkę. Czekaj, Jezus! Dobra. Ej, tego jest tutaj za dużo. Pomyśl sobie, jaki to by był dobry ten. No trzeba będzie to ogarnąć. Leader. Tylko właśnie jakiś plan, bo ja wiem, że one się spawnią. W ogóle, co ty robisz tam poziom wyżej? No... Tłumiłem tego, spawnera. O ty, z łopaty mi! Wnerwiony no. Działkowicz, kurde. Może wypadnie z niego ta łopata. O fuck, ej, czekaj, bo ja trochę się obsrałem. No! Patrz, mam pół serduszka! O kurde, dobra, odejdź. Masz chleb? Mam. Dobra, to zjedz sobie, a ja tutaj będę się z nimi bił. Chleb. Dobra, ja muszę tam wbić i po prostu pozabijać ich wszystkich. Znaczy, oświetlić. Dobra, zabijamy. Dobra, oświetlam. Dobra, coś tam oświetliję, może się będzie ich mniej pojawiało. Ty, ale no, jest totalna masakra. I jeszcze niżej to idzie. No, to jest kurde, do jądra ziemi coś czuję. Ty, i na każdym będą te zombiaki? I one się jeszcze kumulują, nie? Bo to, a czekaj, a może byśmy ogarnęli, co jest w tych skrzynkach tak w ogóle? Tylko by trzeba było zniszczyć spawny. No właśnie, kurde. A dobra, może ludzie nam napiszą, czy jest jakiś sposób. A chwila, da się skrzynkę zniszczyć po prostu. Pana to. Uuu, ile przedmiotów! No, ej, jakiś hełm. Czekaj, wiesz co, to było głupie, bo... No, mamy pełne eku. No, ale czekaj, wezmę skrzynkę z tej... Storm Mage Hut. Ale fajniutkie. Scroll, ty, jakiegoś czara dorwałem. Elder Scroll! No, dosłownie Elder Scroll. O dobra, Oak Chest. Wiesz co, ładuj te wszystkie rzeczy tutaj do skrzynki, te, które nie są ci potrzebne. Aha, dobra. Szybko poszło. Proszę, żeby to był ostatni poziom. No nie, dobra, już widzę, że idą z kolejnego. No, idą. Niestety. A, dobra, tylko że ja tutaj zablokowałem drogę. A, okej. Pizdnąłem ci? No, tak troszeczkę. O, przepraszam. Tak odrobinkę tylko. Dobra, jestem poziom niżej. Ojej, jak ty to? Wykopałem sobie dziurę obok, nie? Noż ty. Noż ty, oszuście. Ty. O fuck, wpadłem idealnie na pajęczynkę. No właśnie, dlatego ja kopałem dziurę obok jeszcze. Bo wiedziałem, że tam jest... Sorry, pajęczynka. Szkielet! O nie! Dobra, najgorsze gówno po prostu się zaczyna. Ej, uciekaj stąd. Nie, no nie. Nie rób tego, uciekaj. Dobra, uciekaj. Wylecz się, a ja tam pójdę. Dobra. Za chwilę, Flotar, daj. No! No! Dobra. Jeszcze to niżej idzie, no... Tam są jeszcze później pająki. Przecież to jest naprawdę chyba do wnętrza ziemi. O, no, może być. Ja! Uciekaj! Ty, o fuck, jeszcze pajęczyna! Dobra. Ty, kolejny szkielet. No. One już w ogóle 25 HP mają, ja pierdzielę. Jeżeli to tak będzie dalej rosło, no to zanim my tutaj ogarniemy, to chwila minie. Naprawdę chwila minie. Tam są tylko pająki, uff. Jak zobaczyć, do jakiego poziomu to sięga? My jesteśmy dopiero na 54. Oh fucking. No, taka... Ciekawostka. No, taka ciekawostka. Jeśli chcecie więcej ciekawostek, zostawcie 30 milionów. 30, to będzie jedna ciekawostka więcej. Główek, fuck! Widzę to.
Jezu, jaki tam jest młyn! Wiesz, ile tam tego było? Wiem, dostałem. Jeszcze te silverfishy małe gówna. A, jeszcze się tam... Jeszcze się tam pojawiły? No, no to niezłe. Chwila. Niezła zabawa. Czekaj, czy da się jakoś to... Może zalać lawą i by wtedy lawa spłynęła na wszystkie poziomy? Czy jest to w ogóle... Patrz, jeżeli by się jakoś... W jednym miejscu... Ale nie spłoną nam skrzyneczki i itemki? Nie, no skrzynki się nie palą. Chyba. W sumie trudno mi powiedzieć, wiesz? Nie wiem, ile czy poziomów już tego oczyściliśmy. Zobacz, masz drewno i ogień. No tak, teoretycznie tak, ale wiesz, to jest Minecraft. Tutaj chyba to trochę inaczej no, działa. Patrząc na tę grafikę, myślę, że jestem w stanie uwierzyć, że coś takiego mogłoby zostać zaimplementowane. Może rzeczywiście coś takiego jest. W ogóle te szkielety, powiem ci, że są tak mocne teraz. No, wiem. Spotkałem się z nimi. Miałeś bliskie spotkanie z tymi szkieletami. Ej, ale wiesz, dobra, mam tego, dobrą wiadomość, to jest ostatni poziom. Ale mam też złą wiadomość. Nie zeszłeś tam jeszcze. No tak, i tam jest jakby tunel dalej idzie. Tak. A czy to fajnie, bo ma jest co eksplorować. No. Pajęczynka, uciekaj. Dobra. O Jezu, jakie dziwne dźwięki. Ja muszę jakoś to... Nie wiem. Próbuję się jakoś wysłowić, wiesz, ale średnio mi to wychodzi. Muszę to... Ja muszę to zrobić. Ja nie wiem. Dobra, pająki się trochę... Jest coraz mniej pająków. Jeżeli tutaj przyjdziesz, to powinno być spoko. Idę. Oh fuck. A już jest dzień? Tak. Okej. Dobra, ja to chyba sam oczyszczę już. Lotar pomocy! Przepraszam, pizgłem cię ja. A, to ty! A, dobra, teraz ty u mnie jesteś zbagowany, wiesz? Ale za to ty jesteś odbagowany. A, no to okej. Okay. Czyli coś za fuck, jak ci pod nóżkę podstrzelił! Dobra. Dobra. Ej, w pajęczynie jestem. Zatkaj dziurę tam. Zrób taki, wiesz, no tutaj, patrz. Żeby nic więcej tutaj nie przyszło na razie. A. Bra. Blight, baby spider suffocated in wall slow slap. Clap, I mean. Dobra. Że się chyba za nim w jakąś breję. No albo po prostu jakby w tym, w ścianie się, wiesz, zablokował. Ty. Co ty masz na sobie? A to, że chciałbyś, nie, czyjś łeb założyłem przypadkiem. A, no właśnie widzę, masz u mnie głowę Steve'a, tak jakby. Dobra, hey, czyli to Steve'a. Jest... w ogóle masz te przedmioty? Słuchaj, ja bym to jakoś spróbował przenieść do tego. Do bazy. Bazy, a ja bym jeszcze zobaczył, co jest tam dalej. Ale to zobaczymy u ciebie. To będzie właśnie to. Ludzie, jeżeli będziecie chcieli wiedzieć, co jest dalej tam, no to... To zobaczyć to u mnie. Zobaczycie u Furmana. W sumie można teraz nawet zakończyć. I nie wiem, czy przeniesiemy to, czy dobra, zostawimy to. No to ho. Dobra, ludzie, to... No to widzimy się dosłownie za chwilę u Furmana. Także na razie, pa, cześć. Hej.